szczęść Boże, trzy kwestie z dzisiejszego dnia, ostatniego dnia tego rozłożonego na raty posiedzenia. Pierwsza kwestia, wniosek Konfederacji o speckomisję w sprawie śmierci niewątpliwie przedwczesnej i wiele wskazuje na to, że nienaturalnej świętej pamięci Andrzeja Leppera, wicepremiera, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zbieramy z pewnym mozołem, trzeba przyznać, podpisy pod tym wnioskiem. Koleżanki, koledzy, zanim rozjedziecie się na wakacje, podpiszcie. O, tu pan poseł ze zrozumieniem patrzy w moją stronę. Proszę złożyć podpis, panie kolego. Pan jeszcze pamięta te czasy, kiedy z tej mównicy świętej pamięci Andrzej Lepper recytował listę sprzedajnych polityków, ponieważ nie mylił się, ostrzegając w sprawie więzień CIA w Polsce, ponieważ nie pomylił się, przewidując, że w eurokołchozie będziemy mieli status członka drugiej kategorii, kto wie, w jakich jeszcze sprawach się nie mylił. Stąd Konfederacja z całą pewnością nie ustanie w wysiłkach na rzecz wyjaśnienia okoliczności, które towarzyszyły jego przedwczesnej śmierci. Czy było to spotkanie z seryjnym samobójcą? Ja osobiście uważam tę hipotezę za mocną. Druga kwestia dzisiejszego dnia. Dla mnie zaczął się on od udziału w zamkniętym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej. O, tu pan major Ludowego Wojska Polskiego, jach przewodniczący tej komisji, to są kadry PiS-u. Pan przewodniczący poprowadził posiedzenie, na którym po raz kolejny w skandaliczny sposób przyjęty został do aprobującej wiadomości dokument, jeden z najbardziej istotnych dokumentów, które sygnuje minister obrony narodowej, mianowicie perspektywa rozwoju sił zbrojnych na najbliższą dekadę. Otóż ten dokument został bez zbędnych ceregieli przyjęty, bez czytania. Z 39 członków stałych Komisji Obrony Narodowej przed rozpoczęciem tego posiedzenia z dokumentem, który był przedmiotem posiedzenia, zapoznało się, uwaga, dwóch członków komisji. Wniosek o odroczenie posiedzenia, tak żeby większa liczba członków komisji mogła mieć blade pojęcie, nad czym proceduje i co aprobuje. Ten wniosek został nawet nie odrzucony, tylko po prostu nie został poddany pod głosowanie. I trzecia kwestia, uchwała, zauważcie państwo, zapadła dziś uchwała Sejmu motywująca samorządy polskie do zacieśniania i umacniania współpracy z samorządami ukraińskimi i odrzuciliście wy, lewico z prawej i lewico z lewej, odrzuciliście wy, zjednoczona koalicją covidowo-wojenno-podatkowo-eurokołchozowa, odrzuciliście poprawkę antybanderowską. Zachęcacie samorządy, żeby dziękuję nie przejmowały bardzo, się pośle. Tym, że na Ukrainie szerzy się kult ludobójców. Dziękuję bardzo, panie pośle. Tę poprawkę zgłosiła Konfederacja i ona jedna tę poprawkę poparła. Dziękuję pani marszałek. Konfederacja, wolność i niepodległość.